I wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl, aby porozmawiać o sporcie, ale o sporcie, który tutaj poruszymy w kontekście też naszej trudnej historii, przypominania o naszej historii, oddawania hołdu naszym bohaterom, bo to jest jeden z głównych właśnie celów tejże inicjatywy. Moim i Państwa gościem Mirosław Milewski, organizator biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry panu. Trzecia edycja biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego za nami. Proszę powiedzieć, czy się udało, chociaż tutaj raczej wątpliwości nie ma. Znaczy powiem tak, jeszcze czuję te emocje. Wydaje mi się, że nie ma w Polsce, i to może tak dziwnie zabrzmi, takiego biegu, który by budził tak wiele, tak fantastycznych emocji, takich pozytywnych. A ja, żeby sam siebie nie oceniać, to pozwoliłem sobie taki króciutki list, dosłownie trzy zdania. Proszę bardzo. Szanowny panie prezesie, gratuluję udanego trzeciego biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego imienia Jerzego Róży, pseudonim Kaktus, bo to jest bardzo ważny nasz bieg. Pierwszą edycję startował pan Jerzy Róża, porucznik, bohater, pseudonim Kaktus. Kochani państwo, 1944 roku żył z kulą w głowie, dożył pięknego wieku 93-4 lata w tym przedziale. I nigdy nie usunął tej kuli, bo mówił, że to jest jego pamiątka. Lekarze straszyli. Mówili, że będzie źle. A pan Jerzy Róża mówi, nie, to jest moja pamiątka z Powstania Warszawskiego. Widok szczęśliwych weteranów, którym biegacze dziękowali za walkę o wolną Polskę i narażanie życia, jest sukcesem tego biegu. Jednocześnie dziękuję za staranną opiekę roztoczoną nad weteranami w czasie trwania trzeciego biegu. I tu w podpisie jest pani Władysława Marcinkiewicz, przewodnicząca zarządu środowiska 4. Obwodu Ochoty Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I dlatego mi zależało, żeby ten króciutki list, tam jest jeszcze parę zdań, ale to nie chodzi o to, żeby wszystkich wychwalać. My ten bieg organizujemy właśnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. I to jest najważniejsze, że tego dnia oni są z nami. Hasło biegu jest: oni przelewali krew, my przelewamy tylko pot. I tego dnia my dowozimy. No my to złe słowo, dowożą nasi przyjaciele. Tym razem pan Mirek Jakubik z olimpijczykami, Pawłem i Grzegorzem Skrzeczami opiekowali się powstańcami, bo to jest taka reguła. Medaliści olimpijscy tego dnia dowożą i zajmują się powstańcami. Powstańcy mają pełną opiekę od rana, a dochód z tego biegu jest przeznaczony na ten 4. obwód, po to, żeby mogli sobie organizować swoje spotkania, po to, żeby pamiętać o nich przez cały rok. Dlatego my nazywamy ten bieg Pomagajmy, Pamiętajmy, Pomagajmy. Żeby pomagać w dniu codziennym, kiedy potrzeby są takie no zwykłe, zwyczajne. Czasami potrzeba gdzieś przywieźć jakieś zakupy i tak dalej. No właśnie, bo o naszych bohaterach przypominamy sobie najczęściej, kiedy mamy wspomnienie naszych świąt, ważnych dat dotyczących powstań. No ale właśnie, ta pamięć jest ważna, o ile nie najważniejsza, na co dzień, w życiu codziennym, pomagając właśnie w takich podstawowych czynnościach, zmaganiach z problemami życia codziennego, o których pan prezes mówił. Tak, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, że my od kilku lat chodziliśmy na ten kopiec raniutko 1 sierpnia. Po to, żeby nas nie było widać. Ja i moi przyjaciele, to może źle zabrzmi, przyjaciele, współpracownicy, pracownicy. I zauważyliśmy, że tam się ciężko wchodzi po tych schodach. To są jedne z najdłuższych schodów. I tak zaczęło się taka rozmowa, że może warto byłoby zorganizować taką imprezę, która byłaby nie 1 sierpnia, kiedy wszyscy wypinamy piersi, mówimy kochamy i tak dalej, tylko gdzieś tak w połowie, kiedy już to troszeczkę milknie. I tu dzięki państwa telewizji, powiem szczerze, bo mieliśmy też patronów medialnych innych, udało nam się na tyle nagłośnić tą imprezę, że w tej chwili ja z wielką radością mówię, światowy bieg ruszył. Od dzisiaj idzie wysyłka w świat. W tej chwili Chicago, Nowy Jork, Oslo, jakieś miasto w Walii, jeszcze kilka miast w Norwegii, ale też miasta w Polsce deklarują chęć wykonania tego biegu, tego zadania. Czyli na kopcu odbył się bieg, wzięło udział prawie 700 biegaczy i biegaczek z całej Polski, też tutaj niespodzianka z całego świata, bo była zawodniczka z Nowej Zelandii, która specjalnie na ten bieg przyjechała do Warszawy. Tak sobie ułożyła, przepraszam, program odwiedzin rodziny i swojej ojczyzny, żeby być na tym biegu. I teraz ze mną był akurat były konsul w Nowej Zelandii. I takie listy nasi zawodnicy też piszą listy do powstańców. Ja mam tu ze sobą te listy, pozwolę sobie za chwilę może jeden nawet odczytać. I raptem ten konsul ma odczytać list, wyjmuje akurat z tej Nowej Zelandii tej zawodniczki, więc tu gdzieś Pan Bóg czuwa, prawda? I ten bieg jest o tyle fajny, że biegamy do późna w nocy i zawodnicy sami decydują,
ile razy wbiegną na kopiec, zbiegają bardzo trudnym technicznie wąwozem. Ta pętla liczy 750 metrów i tu pytanie do pana redaktora. Jak pan sądzi, ile takich pętli pokonał zawodnik, który zszedł prawie ostatni, a wszedł prawie pierwszy? Nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć. No tak, bo to takie zagadki, prawda? Tak. 63, jeżeli ktoś pokona, to znaczy, że przeżył powstanie. Ten ktoś melduje wykonanie zadania, że przeżył. Jeżeli ktoś 2-3 lub raz melduje powstańcom, że poległ pierwszego dnia powstania i dostaje medal z rąk powstańców. Na tym biegu nie ma nagród indywidualnych. Na tym biegu nie ma żadnej rywalizacji w postaci kto ile czasu, na którym miejscu. Niektórzy może by tego nawet bardzo chcieli. Na tym biegu wszyscy są zwycięzcami, bo dostają medal od żyjącego bohatera. Ten bohater wręcza medal i teraz 63 i ludzie mają różne postanowienia. 40 urodziny to pobiegnę 40 razy. Mój dziadek zginął w wieku takim i takim, to tyle. I w tym roku człowiek postanowił z okazji stulecia odzyskania niepodległości zrobić 100 okrążeń. Myśleliśmy, że żartuje taka deklaracja. Ten pan zrobił te 100 okrążeń, czyli zrobił 75 kilometrów wbiegając i ani razu się nie zatrzymał, ani razu nie szedł spacerkiem. Te schody są bardzo niewygodne, bo one są nietypowe do biegania. Wąwóz jest bardzo śliski. I teraz dookoła tego karabiny maszynowe, inscenizacja powstania. My tam uczymy, co to było powstanie. Więc jak warszawiacy i nie tylko usłyszeli, to zaczęły nam się zgłaszać rodziny, dzieci. I mimo że w regulaminie było, że tak naprawdę jest to bieg dla dorosłych, nawet nie zabronię rodzicom, żeby w ramach historii pobiegło sobie dziecko z tatą, z mamą jeden odcinek po tym przefantastycznym miejscu. Co jest też ważne, my nie dotykamy kotwicy, my nie dobiegamy do kotwicy. Punktualnie o 12:00 poczty sztandarowe 4. obwodu Armii Krajowej wchodzimy na kopiec z inscenizatorami powstania, z księdzem Bogdanem i zaprzysiężonym księdzem biegaczem z Żoliborza. Tu gorące pozdrowienia do księdza, bo 63 razy zrobił ksiądz z Żoliborza. Ja specjalnie nie wymieniam nazwisk, tu nie chodzi o jakieś tu chodzi o to, żeby wszystkim powiedzieć dziękuję, tak, tak naprawdę. Panie prezesie, tutaj pytanie, bo rozmawiamy o biegu, który też się odbył, no i nasi widzowie mogli powiedzieć, no odbył się ten bieg, szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, nie wiedziałam wcześniej, wziąłbym udział w tym biegu, ale mówiliśmy o światowym biegu na kopiec Powstania Warszawskiego, o tym, że w różnych miastach na całym świecie się ten bieg jeszcze będzie odbywał, ale też można wziąć udział w biegu wirtualnym, jakby to nie brzmiało, ale jak najbardziej jest to też fizyczne wyzwanie i szansa, aby zdobyć tutaj taką koszulkę, też taki medal, płytę, które znajdują się przede mną. Proszę powiedzieć coś więcej o tym biegu wirtualnym. Tak, dla każdego, kto się zarejestruje, wystarczy wpisać bieg na kopiec Powstania Warszawskiego. Celowo nie wymieniam nazw firm, bo tu nie chodzi o reklamę. Tam jest kapitalna instrukcja, co trzeba zrobić, żeby do 3 października otrzymać do domu paczkę, a w tej paczce koszulkę pamiątkową, medal, który jest co roku identyczny, zmienia się tylko napis, bo ten medal będzie zawsze taki sam. To już jest postanowienie nie tylko biegaczek i biegaczy, ale przede wszystkim powstańców. Nie chcą tej zmiany, chcą, żeby ten medal był zawsze ten sam, żeby ta tradycja rosła razem z tym medalem. I płytę, którą popełnił pan Ryszard Makowski, tam są piosenki, ocalić od zapomnienia piosenki Powstania Warszawskiego, bo trzeba pamiętać, Sanitariuszka Małgorzatka to jest przepiękna piosenka. Ci ludzie byli młodzi, żyli, oni wcinali miód, jak śpiewają, i szli na kilka dni. Nie spodziewali się tak długiej walki. I jest jedna piosenka Powstaniu Hołd. Tą jedną, jedyną słuchamy na baczność. To jest specjalnie napisana pod potrzeby tego biegu. To jest wasz żołnierski żołd, to jest Powstaniu Hołd. Przepiękna piosenka. Miałbym wielką prośbę, żeby czasami gdzieś przed audycją jakąś taką wspominającą tą piosenkę puścić, bo to jest w zasadzie pieśń. I biorąc pod uwagę ten bieg, który się odbywa teraz na całym świecie, to wystarczy, że w dowolnie wybranym miejscu na świecie chcemy wyjść z domu i nie musimy szukać żadnego stadionu. Możemy biec po chodniku, możemy biec po ścieżce, możemy biec dookoła domu. 1944. Tak, magiczną metry, liczbę prosimy, tak. Robimy zdjęcie, meldujemy wykonanie zadania. Tak, meldujemy wykonanie zadania, ale wcześniej do nas przychodzi medal, koszulka, my ufamy ludziom, bo teraz powiem szczerze, jak ktoś pobiegnie 3 km, a powie, że w tym jest 1944 metry tego, co oddał hołdu, panie redaktorze, to jest tylko dla zdrowia, a dla powstańców będzie to wielka frajda.
To są nieprawdopodobnie światli ludzie. My też rozmawiamy z nimi. Jeżeli przyjeżdżają na Kopiec, to mikrofon jest do dyspozycji biegacza. Biegacz może wejść, zapytać powstańca, powstaniec opowiada. Opowiada tam, mamy druhnę Daniele z Szarych Szeregów, panią podporucznik, która ma tak nieprawdopodobną pamięć. Jeżeli byście państwo pamiętali, żeby zaprosić kiedyś do studia druhnę Daniele, to naprawdę można się dowiedzieć tak pięknej, żywej historii. To są bezcenne doświadczenia. Na pewno tak. Na pewno. Panie prezesie, pytanie jeszcze o list, o którym pan prezes mówił. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałbym, żeby pan prezes tutaj ten list przeczytał. Żeby być uczciwym, tam jest więcej listów. Ja ten sobie chyba przygotowałem tak na wierzchu i to nie jest wcale takie losowanie. A może nie ten. Ten też jest piękny, ale może nie ten. Może ja wyjmę i pokażę, że te listy są. Tych listów było bardzo dużo. Ale taki jeden szczególnie zapadł mi w pamięci i ten list bym chciał właśnie przeczytać. Gdzieś już... tutaj się schował. A to dobrze, że się schował. To znaczy, że jesteśmy telewizją na żywo. Liczbie listów. Drodzy powstańcy, dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami. Zrobiliście dla naszego państwa tyle, że brakuje mi słów, aby wam podziękować. Jedyne, co mogę zrobić, to pamiętać o was oraz wzbudzać tę chęć u innych młodych Polaków. Dziękuję wam za wasze poświęcenie. Mam nadzieję, że dzięki waszemu poświęceniu już nigdy my młodzi, bo to był bardzo młody człowiek, ja pamiętam tego człowieka, nie będziemy musieli przelewać krwi za naród. Ja poległem 22 dnia. Wy nigdy nie polegniecie w mojej pamięci. Cześć i chwała bohaterom, Jakub. I takich listów było masę. Była specjalna poczta powstańcza z taką ładną pieczątką. I ludzie wchodzili, wiersze mieli przygotowane dla powstańców. Ja naprawdę gorąco namawiam nie tylko do tego biegu wirtualnego, ale w przyszłym roku kolejna edycja i mam nadzieję, że w końcu w kilkumilionowym mieście, w kilkudziesięciomilionowym państwie uda nam się na Kopcu pobiec z tą liczbą 1944 biegaczek, biegaczy na cześć i chwałę tych fantastycznych ludzi. Właśnie, wyjątkowe wydarzenie łączące sport, historię i oddanie hołdu naszym bohaterom. Myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne dla nas, dla naszej tożsamości przecież i myślę, że warto właśnie wziąć udział w biegu wirtualnym, ale również w edycji przyszłorocznej, edycji biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego. Mirosław Milewski, organizator biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie prezesie, za rozmowę. Życzę dobrego dnia, no i powodzenia właśnie w organizowaniu tego wszystkiego. Ostatnie zdanie oczywiście to jest dla telewizji z podziękowaniem, że państwo pomogliście nam w informowaniu o tym wydarzeniu. To jest ta pamiątka, którą bardzo dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy państwo, to wszystko teraz. Przed nami chwila przerwy, ale wracamy do państwa niebawem, więc zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.